W zeszłym tygodniu w Sejmie został złożony obszerny projekt nowelizacji przepisów o ustroju sądów i Sądzie Najwyższym, a także o sądach administracyjnych, wojskowych i prokuraturze. Nowela przewiduje m.in. odpowiedzialność dyscyplinarną dla sędziów za działania lub zaniechania, które mogą utrudnić funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości. Wprowadza też sankcje za działania kwestionujące skuteczność powołania sędziego. Na antenie Radia Maria serdecznie witam pana Michała Wójcika, wiceministra sprawiedliwości. Szczęść Boże. Szczęść Boże ojcu, szczęść Boże wszystkim słuchaczom Radia Maria. Panie ministrze, czym podyktowane są te proponowane zmiany? Sytuacją, ojcze, dlatego że pamiętajmy o tym, że przepraszam, jeden z obszarów, który, a może jedyny nawet obszar, który nie był reformowany w ciągu ostatnich 30 lat tak dogłębnie, to wymiar sprawiedliwości, czyli jeden z trzech filarów, na których opiera się całe państwo. Obok władzy ustawodawczej, wykonawczej mamy także władzę sądowniczą, czyli wymiar sprawiedliwości. I może nawet powiem tak, że jest to władza ogromna, można powiedzieć, dlatego że żaden polityk nie dysponuje taką władzą, jaką ma sędzia. Sędzia, który decyduje o losach człowieka w bardzo różnych sprawach, miliony spraw są rocznie, kilkanaście. Tak. Że sędzia, widzisz.